We wtorek 21 lutego w ostatnią noc karnawału w Cieszynie miał miejsce pogrzeb basów. Przed rozpoczęciem imprezy w kościele pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny odprawiona została msza święta w intencji Kaska Urbasia i nieżyjących muzyków. Zabawa miała miejsce w Cieszyńskim Ośrodku Kultury, a tam nie zabrakło tańców przy dźwiękach góralskich kapel i poczęstunku. Zaś o północy uczestnicy uformowali symboliczny kondukt żałobny i przy świetle płonących pochodni oraz lamencie płaczek udali się pochować basa do parku przy kościele Świętej Trójcy w Cieszynie. Zaprezentuje się standardowo kapela Wałasi, oczywiście rozpocznie kapela Torka swym utworem Doliny Doliny z dedykacją dla Kaska, a później będziemy też mieć kapelę Tygiel z Beskidu Żywieckiego i kapelę Borsuki z Podhala. Czekamy, bo jeszcze nie dojechali, więc mam nadzieję, że za chwilę do nas dotrą i będziemy się bawić. Cieszymy się, bo dużo osób po prostu zjawiło się i mam nadzieję, że te basy 32 dobrze ludzie zapamiętają i dobrze będą się bawić. Chodzi o to, że dzisiaj mamy wtorek, ostatki, jutro już środa popielcowa, więc jutro już nie ma zabaw, jutro żur postny, więc dzisiaj ostatni taki moment, żeby dobrze się zabawić. No, o północy będziemy grzebać basa, czyli kontrabas zamilknie i dopiero później po zakończeniu postu będzie można znowu na nim zagrać. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.